glicylo alanylo, glicyna No to zaczynamy tutaj od glicyny. Rozbijamy grupę karboksylową. W ten oto sposób. Przechodzimy do alaniny. I tutaj rozbijamy od razu grupę aminową. Następująco. I będziemy mieć połączenie dalej, czyli znowu rozbijamy grupę karboksylową. Wracamy z powrotem do glicyny. Ta pierwsza glicyna nie musiała mieć rozpisanej grupy aminowej, ponieważ tam nie mamy połączenia. Tu już jest, więc lepiej sobie to rozpisać. I tutaj grupa karboksylowa normalnie, bo już nie mamy. Połączenia. Grupa OH połączy się z wodorem, utworzy wodę. Tak samo tutaj tworzymy tripeptyd. Od lewej przepisujemy C. Tlen do góry. Tego nie ma. Wskakujemy w azot. Do dołu. Teraz tu. CH. CH3, znowu tu, tego nie ma, azot, wodór, reszta cząsteczki. Dodajemy tutaj jeszcze dwie cząsteczki wody. I na sam koniec zaznaczamy powstałe wiązania peptydowe.